Hello. Dobry wszystkim. Hello wszystkim. Siemanko wszystkim. Witamy w ten sobotni wieczór, czy wtorkowy. Dobra, dzisiaj, tak jak w naszym ogłoszeniu, porozmawiamy sobie o stanie gry. Będzie to po części kontynuacja zeszłotygodniowego zadania, zeszłotygodniowych przemyśleń, które tutaj daliśmy na tym live ostatnio wam. Mam nadzieję, że wiele osób skorzystało i coś się nauczyło lub gdzieś w przyszłości wykorzysta tą wiedzę, jak te ćwiczenie, które zrobiliśmy. Sporo osób też odezwało się na privie, że zrobiło sobie takie ćwiczenie i pytało mnie, co to oznacza, bo im wyszło na przykład coś tam. Mnie to mega cieszy, że sporo osób się odezwało i podeszło do tego faktycznie na poważnie, a nie tylko, żeby odbębnić. Także dzięki. No to co? Warto na pewno przypomnieć wszystkim oglądającym o to, żeby przygotowali sobie kartkę i długopis. O właśnie. Dziś też będzie zadanie. Przygotujcie sobie kartkę i długopis. Ogólnie to ostatnio też dostałem feedback, że trochę za szybko to zadanie poprowadziliśmy. No to dzisiaj trochę wolniej do tego podejdziemy. Na spokojnie, żeby każdy miał trochę czasu do namysłu, a z drugiej strony zawsze przecież możecie sobie odtworzyć tego live'a i zrobić to na spokojnie, kliknąć pauzę, popatrzeć, co tam się robi na naszej prezentacji. Więc zrobimy to w taki sposób. Dajcie jeszcze znać, czy nas słychać, czy nas widać, bo w sumie nie pytałem dzisiaj o to, a już nawijamy przez 3 minuty. Jeśli oglądacie nas na Facebooku, to kliknijcie proszę w tam link ze StreamYarda, jest wtedy pokaże się wasze imię i nazwisko w komentarzach, ponieważ dużo osób pisze, a widzę, że jest tylko Facebook user, tak jak teraz tutaj wam pokażę. Fajnie by było, jakbyśmy się mogli poznać z imienia i nazwiska. Tutaj piszą, że na YouTubie wszystko git. No dobra, no to lecimy. Już udostępniam naszą prezentację. Dam to ogólnie na cały ekran, żeby było widać, co tutaj chcemy zrobić. No i co? Mamy coś takiego jak stan gry. Napiszcie w komentarzach, czy wy kiedykolwiek robiliście takie ćwiczenie, które właśnie ma w zamiarze spisanie tego wszystkiego, co dzieje się w waszym życiu, gdzie w danym momencie jesteście i czego na przykład się nauczyliście. No bo jak pamiętacie z zeszłego live'a, to tam wykorzystaliśmy tabelkę podzieloną na trzy części, gdzie wypisywaliśmy cele. Cele na najbliższe 12 miesięcy. I to wszystko fajnie wygląda, jeśli sobie te cele rozpiszesz, zanotujesz, przemyślisz, jednak po jakimś czasie warto zrobić coś takiego jak sprawdzam. Sprawdzam stan gry, sprawdzam to, co udało się nam osiągnąć przez ten okres czasu. Ja może dam tak, bo mi się lepiej mi się gada z wami, jak was widzę. Dobra. Czekamy na komentarze. Dajcie znać, czy robiliście coś takiego. I tu powoli lecimy z prezentacją. Co dziś będzie na live? No to będzie szybkie przypomnienie, o co chodzi ze stanem gry i będą dwa ćwiczenia oraz później co dalej. Może Kuba powiedz coś więcej na temat stanu gry. Przeczytać można, ale Kuba to tak pokrótce opowie, o co chodzi. Znaczy czytać nie będę, jeżeli chodzi o stan gry, to powiem tak jak wiem, tak jak robię sam zresztą. Jest to nic innego jak po prostu podsumowanie, w jakim miejscu obecnie się znajdujesz, co zrobiłeś do tej pory, co zmieniłeś w ostatnim czasie. Ewentualnie można też wypisać, co byś chciał, żeby się zmieniło w najbliższej przyszłości, co byś chciał osiągnąć, co byś chciał, do jakiego miejsca byś chciał siebie doprowadzić w tym wszystkim. No a później sukcesywnie, najlepiej co pół roku mniej więcej sprawdzać, czy w ogóle robisz jakieś postępy w danym temacie. I też moim zdaniem nie ma sensu rozdrabniania się na wiele tych różnych tematów. Lepiej sobie wybrać
nie wiem, 3 do 5 takich, które rzeczywiście wiemy, że chcemy polepszyć, chcemy usprawnić, no i sprawdzić, czy robimy jakiekolwiek postępy tak średnio co pół roku, jak już powiedziałem. I się nie oszukiwać przy tym, tylko naprawdę tak z ręką na sercu wypisać wszystko w jakim miejscu i później, tak jak Kuba powiedział, po pół roku sprawdzić. Ja no ale jeśli osobę, będziecie, które... jeśli będziecie ja oszukiwać, osoby... to... Czekaj, sorry. Ja znam osoby, które robią takie zestawienie co 3, 6, 9 i 12 miesięcy, bo można to robić co pół roku, co rok, można robić i co miesiąc. Dobra, mów. Michał. Jeśli chodzi o to zestawienie, to nie opłaca się tu kłamać, bo nie okłamujecie nikogo więcej poza sobą, także trzeba to robić sumiennie i postawić sprawę tak jak jest. To nie to, że tam chcielibyście być trochę dalej, tylko po prostu kawa na ławę, czarno na białym, nie? No mówię, jak już kłamiesz sam siebie, to już chyba coś jest z tobą nie tak. Tak jak ja już nieraz powtarzam, że okłamać to mnie mogą ludzie, wcisnąć mi jakiś kit, obiecać coś, ale finalnie jeśli kłamiesz sam siebie, no to nie wiem jak daleko jesteś w stanie zajść, jeśli nie jesteś szczery sam z sobą, nie? Tu już nie mówię o tych wyznaczaniu celów, bo cele to wyznaczasz sobie różne, czasem jest łatwiej do nich dojść, czasem trudniej, czasem ci się uda, czasem się nie uda, czasem się musisz parę razy potknąć, żeby finalnie tam zajść, więc to nie jest takie proste. Ale jeżeli ty sam nie będziesz z sobą szczery, na przykład, że sam sobie nie powiesz, że w pewnym momencie jesteś gdzieś w jakichś, za przeproszeniem, czterech literach, to sorry, ale nikt inny ci nie jest w stanie pomóc tego udowodnić. Ja znam ludzi, którzy na siłę twierdzą, że u nich jest fajnie, że jest super, a ja widzę co innego. I wiecie, z takimi ludźmi też ciężko się rozmawia, bo oni wszystko... co byś im nie powiedział, traktują jako atak na własną osobę. I ty nawet chcesz coś dobrze podpowiedzieć, coś chcesz im nasunąć już tak delikatnie, tak pyci, pyci dotknąć, ale to jest od razu traktowane jak atak, bo przecież co? Mnie to nie dotyczy. Dobra, lećmy z tym dalej. Tutaj mamy tak samo tabelkę i wypisanie po prostu tego stanu gry. I stan gry może opierać się także o trzy różne segmenty. O finanse... Może być więcej. Tak, może być więcej. My tu wypisaliśmy tylko trzy. Chodzi głównie o finanse, o rozwój kariery i rozwój osobisty. I teraz zobaczcie, jak to się ładnie łączy z tym, co rozmawialiśmy tydzień temu. Bo finalnie... to wszystko kręci się wokół twojej osoby, wokół tego, co chcesz osiągnąć lub co osiągnąłeś. I teraz nawet jak sobie wypiszesz te cele, tak jak mówiłem wcześniej, to po jakimś czasie warto jest to sprawdzić, gdzie jesteś. No i w takich finansach mogą być przychody, wydatki, inwestycje, źródła przychodu, czy masz jakieś kredyty, czy masz swój biznes lub etat. Rozwój kariery. To tak samo, gdzie finalnie jesteś, czy chcesz się jakoś bardziej czegoś nauczyć, wykształcić w jakimś kierunku? Możesz podejść do tego w taki sposób, że co ostatnio się zmieniło w twojej karierze, czyli czy udoskonaliłeś pewne umiejętności, które nabyłeś przez ostatnie pół roku, czy jeśli pracujesz gdzieś w jakiejś firmie i chciałbyś zarabiać więcej, to żeby na przykład twój szef miał podstawy na to, żeby zwiększyć ci pensję, bo ty jesteś w stanie mu udowodnić, że potrafisz coś więcej, że nie stoisz w miejscu, a się rozwijasz i idziesz do przodu. Tak samo, ile książek przeczytałeś w tym roku, audiobooki i podcasty, to wrzucamy wszystko do tego samego. To tak samo, jak ja wam powiedziałem, że ja wolę słuchać audiobooków i podcastów niż czytać książki. Co tutaj mamy w rozwoju osobistym? To samo jest w sumie podobnie jak rozwój kariery, czyli ile książek i audiobooków. Jak jest w twoim związku? Jak bardzo współgra on między partnerami? Czyli tutaj też możesz do tego podejść i wypisać sobie szczerze na kartce papieru, czy coś cię po prostu w twoim partnerze, partnerce denerwuje, czy coś ci przeszkadza, jeżeli chodzi o same dojściu do jakiegoś miejsca, a nawet nie dojściu do miejsca, tylko wiecie, moim zdaniem
nawet jeśli jesteście w związku, to jest dobrze między sobą, partnerami, wypisać takie rzeczy i być też szczery między sobą. Wypisać, co cię wkurza, co jest fajne, co jest złe i pracować razem nad tym, żeby to poprawić. Bo jak nie będziesz pracować, to finalnie pójdziesz w jakąś skrajność i gdzieś w którymś miejscu się już nie dogadasz. Co tu jeszcze mamy? Przede wszystkim podsumuj i sprawdź swój rozwój mentalny, fizyczny, jak i emocjonalny. No i tutaj na przykład ja podbiję trochę w ten rozwój emocjonalny, no bo ja cały czas z ekipą pracuję nad emocjami. I to nie chodzi takimi emocjami, żeby na siebie się nie wkurzać, czy wkurzać się i jakie podejście do życia, tylko bardziej emocjami, które towarzyszą nam, jeżeli chodzi o siano, czyli to, co robimy na rynkach finansowych, aby nas te emocje za bardzo nie przewiozły. No i finalnie, jak zaczynaliśmy tak naprawdę pracować kilka lat temu nad tym, to było mega ciężko. Dziś my śmiało możemy powiedzieć, że przeszliśmy jakąś drogę, że te emocje w miarę mamy poukładane, ale emocje są tak kapryśne, tak potrafią tobie zagrać na nosie, że nieraz i dziś łapiemy się na takich prostych i śmiesznych błędach. No kiedyś, w taki dzień jak dzisiaj, gdzie był mocny dump na rynku, to już byśmy tu chyba siedzieli z pełnymi pampersami, co nie? No, ale no to widać nie... na grupach, to widać ale, na grupach. No, bo... Chciałem na tym nadmienić, że momentalnie, bo rozmawialiśmy dzisiaj na czacie, momentalnie na grupach się zaczął szum, że to spadki, że to z jednej strony ludzie mówią, o fajna korekta, że tu zaraz będzie odbicie, drudzy, że nie, że tu będziemy szli dalej, ale w rezultacie jakie są emocje, że ludzie momentalnie zaczynają dyskutować, tylko że to jest bardziej takie nakręcanie samego siebie niż jakieś takie konkretne rozmowy, że tak, tu zaszła taka i taka sytuacja, bo spowodowało to i to. I to są właśnie emocje, które szarpią ludzi i oni po prostu w tym momencie nie kontrolują ich. Jest bardzo rzadko pojawiają się jakieś merytoryczne rzeczy na tych grupach, bardzo rzadko pojawiają się jakieś naprawdę takie, no nie chcę powiedzieć sprawdzone treści czy informacje, ale rzeczy, które traktujemy racjonalnie, a nie w ten sposób, że emocjonalnie, bo w momencie, kiedy dzisiaj pojawił się jakiś tam spadek, no to zaraz były komentarze, no następny przystanek 42, 38 i tak dalej. No nie, niekoniecznie, bo tak samo była sytuacja podobna do tej jakby, która jest teraz. Co prawda to, co dzieje się teraz, zdarzało się już nie raz, ale za każdym razem, kiedy jest taki silny, bardzo mocny spadek, jak dzisiaj, nie chcę tutaj też iść za bardzo w rynek, bo mamy inny temat, ale to jest dobry przykład na temat emocji, bo kiedy pojawia się większy spadek, to momentalnie na drugiej czy tam trzeciej takiej dużej świeczce w dół ludzie myślą, żeby sprzedawać, a nie biorą pod uwagę tego, że jak spada, to musi przyjść zaraz odbicie i to odbicie zawsze tak czy inaczej przychodzi. Jeżeli masz sprzedawać, to już wtedy. Jest wiele błędnych takich teorii tego, co tu się dzieje. No, to jest bardzo dobry przykład z tymi emocjami, no bo są skrajne emocje. Jedni psychologia kupują, drudzy sprzedają, a co jeszcze fajnie pokazuje tutaj z emocjami, no to zobaczcie, było przez dłuższy czas zielono, my ciągle powtarzaliśmy, musi znów przyjść korekta, musi coś być czerwonego, więc zabezpieczcie sobie stop lossy i tam różne rzeczy. Myśmy się pozabezpieczali, finalnie teraz odkupujemy to samo w większej ilości, a inni po prostu tylko patrzą i nie wiedzą, co zrobić. Ja też kiedyś biegałem tak naprawdę po tym rynku jak poparzony i nie wiedziałem, co tutaj robić, a dziś jestem dużo spokojniejszy, bo mam na to plan. I między innymi mam plan, mam rozpisany stan gry, wiem, co chcę zrobić, wiem, dokąd chcę dojść, a przede wszystkim wiem, co pomoże mi dojść do pewnych wyników. Jeśli ty tego nie rozpiszesz, będziesz działał po omacku, to finalnie nie dojdziesz donikąd. Dobra, mam nadzieję, że sobie wszyscy zapisali w ogóle te podpunkty. Najwyżej wrócą później do tego. Takie ćwiczenie na później, nie? Bo teraz to nie będziemy tego wszystkiego rozpisywać, wiadomo. Wyjaśniamy, objaśniamy póki co. Więc... Ćwiczenie pierwsze, stan gry. Zaplanuj sobie godzinę czasu tylko i wyłącznie dla siebie.
Myślę, że taka godzina to jest dobry czas, żeby to wszystko na spokojnie sobie przemyśleć, przewertować, nawet wrócić przy końcu, wrócić jeszcze raz do początku, przelecieć jeszcze raz i dzielimy kartkę w zeszycie, do którego będziesz wracał co miesiąc, kwartał według aspektów życia, które uważasz za ważne. Więc tutaj jest rozwój osobisty, finanse, kariera, no i związek jeszcze się pojawił. Jeśli to jest ważny aspekt w czyimś życiu, to może również dorzucić w związek. Można na przykład dołożyć do tego sport lub jakieś inne dyscypliny. Kto co tam lubi, tak jak zapisujemy stan gry w grze, tak samo robimy to tutaj na papierze w życiu realnym. Skup się i w ciszy spisz całkowity stan gry. No i to jest to, co mówiliśmy, aby być szczery sam z sobą. Czyli zobaczcie, jeśli gracie w jakąś grę, to jest coś takiego jak save. Zapisujesz stan gry, możesz wrócić do tego, zacząć od tego momentu. Więc tutaj też bardzo ważne jest to, aby sobie zapisać to wszystko, co cię w życiu, nie wiem, spotkało, co się wydarzyło, w jakim miejscu jesteś i finalnie podejść do tego szczerze, gdzie w późniejszym czasie będziesz miał punkt odniesienia, czy faktycznie coś jest lepiej albo gorzej, no bo tutaj może być w dwie strony, może być albo lepiej, albo gorzej, albo finalnie może się nie zmienić nic. My raczej chcemy iść w tym kierunku, aby coś się zmieniło, aby coś faktycznie procentowało w rozwój, czyli było coraz lepiej z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z roku na rok. Bo też trzeba pamiętać o tym, że niektórzy ludzie robią coś, mają efekty, ale oni tych efektów nie widzą z tego względu, że nie zapisali sobie stanu gry wcześniej, czyli pędzą cały czas, idą do przodu, cały czas się rozwijają, ale oni tego nie widzą, ponieważ wcześniej nie zapisali i teraz nie mają odnośnika do tego, co było wcześniej, chociaż niektórzy ludzie wokół nich mogą im ciągle powtarzać, że dużo się zmieniło, że ktoś poprawił, nie wiem, swoje na przykład nawyki, jakie miał wcześniej. Więc albo chociażby wygląd, tak, że lepiej tak, wygląda. Nawet wygląd, to właśnie chodzi o to, że trzeba jednak tak, mogę to powiedzieć na swoim przykładzie, że ja to, że sobie myślę w głowie, że o, dobra, to będę pamiętał, że nie wiem, pół roku temu byłem na takim poziomie, no to sobie teraz, i to jest trudno sobie to zapamiętać, bo pół roku to jest duży okres czasu, żeby wszystko zapamiętać, bo dużo się dzieje, a w tym wypadku, jeżeli mam zapisane, to mogę się do tego odnieść i powiedzieć, no jasne, dobra, to tu się trochę zmieniło, tu się trochę zmieniło i wtedy mam odniesienie, ale gdy tego nie ma, no to jest bardzo trudno i wiem sam po sobie, że w tym momencie trzeba jakby zaczynać od nowa, no trzeba zapisać sobie od tego momentu właśnie i dopiero na przykład w moim przykładzie za pół roku sprawdzić, co się zmieniło. No dzisiaj mieliśmy fajną sytuację z rana, gdy odnalazłem jeden z moich starych stanów gry i wszedłem na wallet, który robiłem. No i z sumy X okazało się, że jest kilka X-ów. Bardzo fajnie było sobie przypomnieć ten stan gry i bardzo, bardzo polecam wszystkim. Znaczy wiesz, ty oparłeś tutaj stan gry po części o to, co naprawdę, nie wiem, robiłeś w internecie, odkładałeś gdzieś jakieś pieniądze, chociażby to, co ja mam z kryptoemeryturą, robię coś systematycznie, nie, przez długi okres czasu i mogę na przykład podsumowanie robić raz w roku, na koniec roku, jak to wygląda, czy mam plus, czy mam minus i to jest takie łatwe do zrobienia, no i w sumie przyjemne i widoczne. Szybko zauważysz tutaj efekt taki, który jest na przykład wynikiem finansowym, masz albo plus, albo minus. Jeżeli chodzi później o te efekty rozwojowe, no to już nie zawsze jest tak prosto z tym rozwojem, bo nie zawsze zauważysz tą zmianę, tak? I tak jak tu chłopaki powiedzieli, że ktoś tobie może powiedzieć, że coś się zmieniło na lepsze lub najgorsze, a ty tak naprawdę tego nie jesteś w stanie zauważyć. Dlatego też fajnie mieć wokół siebie takie otoczenie ludzi, którzy powiedzą ci szczerze, ty stary, spasłeś się, albo fajnie wyglądasz, bo nie wiem, schudłeś, albo na bicki coś ci tam poszło. Wiecie, bo jest dużo takich przykładów, że
w związkach na przykład. Teraz tak podbiję trochę do związków, że wiecie, no jest dziewczyna, jest chłopak, no jest dziewczyna taka, powiedzmy, troszkę przy kości, chłopak też i w sumie oni wzajemnie siebie okłamują, że bardzo dobrze wyglądają. W sumie to jest racja, że dobrze wyglądają, tak? Że, tylko, że zależy w jakim kontekście jest to odbierane, bo ja nie mówię, że ktoś, kto jest przy kości, nie wygląda dobrze lub źle, tylko jeżeli przeginasz w którąś stronę, na przykład zrobisz się za gruby, tak jak ja kiedyś, ja mam 1,70 m wzrostu, a ja ważyłem 99,8 kg, stwierdziłem, że tam to już jest przegięcie. Zobaczcie. Potem w drugą stronę, jakbym ważył 70 kilo, też by było źle. Więc trzeba znaleźć gdzieś ten troszkę balans w tym wszystkim. Ja wiem, że to jest ciężkie do zrobienia, do znalezienia. I tak samo trzeba trzymać jakieś ramy, żeby no nie odpływać w jedną lub w drugą stronę. I to się tyczy każdego aspektu życia. Życia w związku, czy jeżeli chodzi o pieniądze, bo jeżeli będziesz zarabiał i będziesz wydawał wszystko, to nigdy tych pieniędzy nie będziesz miał. Jeżeli znów będziesz tylko odkładał, nie będziesz inwestował i nie będziesz korzystał z tych pieniędzy, to znów będziesz nieszczęśliwy, no bo będziesz tylko gdzieś wpychał to w skarpetę. Dlatego trzeba znaleźć coś pomiędzy. My też tutaj z ekipą staramy wzajemnie sobie pomagać, bo każdy z nas odlatuje w jakieś fanaberie, coś chce tam kupić czy coś, ale my o tym gadamy, no bo my jesteśmy z dobrymi znajomymi z internetu, tak to naprawdę wygląda. Niektórzy to już są na poziomie przyjaciela, bo na to też trzeba sobie zapracować. Stać się dla kogoś friendsem, przyjacielem to nie jest takie proste. Trzeba sobie na to zapracować, trzeba wypracować zaufanie i to wszystko. Ale my o takich rzeczach rozmawiamy i to jest na porządku dziennym. Jak ktoś ma jakiś problem, no to wiemy, do kogo się możemy zwrócić. I tu nie chodzi, że ja tylko gadam z Michałem, tylko jak jest jakiś problem do rozwiązania, to rzucamy go na stół i każdy jakiś pomysł znajdzie i wtedy jest dużo łatwiej. Dobra, uciekła mi ta prezentacja. Już ją włączę. Nie wiem, czy tu cała prezentacja nam się wgrała. Mam nadzieję, że tak. Mamy ćwiczenie numer 2. O co chodzi w ćwiczeniu numer 2? Porównaj obecny stan gry z poprzednim. I teraz osoby, które mają taki stan gry, a osoby, które współpracują z nami od początku tego roku, czy ze mną nawet lata wstecz, powinny taki stan gry mieć, bo robiliśmy go nieraz. I wiem, że chłopaki tutaj mają taki stan gry, bo my to robimy co 3-6 miesięcy i tylko dlatego, że no mamy taką trochę między sobą rywalizację. Tu nie chodzi, kto jest lepszy, kto gorszy, ale tak jak Michał dziś pokazał tam, że no on sobie spisał to, to i to i zobaczcie, co tutaj się stało. No i ja się zajebiście mega z tego cieszę, że po prostu są efekty. Gorzej jakby tych efektów nie było, tylko jak coś robisz, rozpoczniesz jakiś proces, to te efekty finalnie przyjdą po pół roku, po roku, po dwóch. To samo było z Michałem, jak on zaczął robić filmy. On kiedyś miał problem z tym, a dziś on klepie wideo jedno za drugim i też ma efekty. Zobaczcie, zbudował kanał od zera do... Ilu tam masz teraz subskrybentów? 3,5 tysiąca w dokładnie 6 miesięcy. Czyli w pół roku na 3,5 tysiąca, nie? Tak, tylko że to jest ostra tyrka. Tu trzeba się zaangażować, robić swoje i takie rzeczy, które faktycznie zainteresują kogoś, a nie, że ty sobie teraz powiesz, no to ja chcę mieć 3000 subów i jakoś do tego dojdę. No musisz mieć na to plan, musisz coś zrobić, w jakimś kierunku coś zacząć tworzyć. Dobra, wróćmy teraz do tego tutaj, ćwiczenia numer 2. Porównaj obecny stan gry z poprzednim, jeśli taki masz. Zadaj sobie przykładowe pytania. Jak wyglądają twoje finanse? Ja wiem, że was też może to trochę męczyć, że tu ciągle rozmawiamy o pieniądzach, że to trochę taki temat tabu w Polsce. Jednak my no, jesteśmy hajsoholikami i wolimy być uzależnieni od siana niż od czegoś innego. Dlatego też o tym rozmawiamy i też to, co tutaj wam przekazujemy, kręci się głównie wokół rozwoju osobistego, wokół pieniędzy, wokół tego,
żeby po prostu było nam lepiej, bo nie znam ludzi, którym jest dobrze bez pieniędzy. Ja wolę być, płakać powiedzmy w dobrym Ferrari niż na rowerze. Tak, tak przynajmniej mam, jeżeli chodzi o mnie. A czym jeżdżę, to już nieważne. Nie? Ja lubię stare auto. Dobra. Tak jak tutaj Techno napisał, nazwa zobowiązuje, a musicie wiedzieć, że zarabianie z nami uzależnia. Dokładnie. Czyli mamy punkt pierwszy. Jak wyglądają twoje finanse? Punkt drugi. Co zrobiłeś, żeby się rozwijać albo zwijać w drugą stronę, bo zależy, w którym kierunku się chciałeś pójść. Jak zmienił się twój związek? Zobaczcie, to też jest fajne, bo w dużej części bywa tak, że jak jeden z partnerów rozpocznie rozwijanie się, kształcenie, robienie czegoś więcej, to ta druga połówka nie do końca to rozumie. I często bywa tak, że później jest podjęcie takiej wspólnej decyzji i finalnie z tego nic nie wychodzi. Dlatego tu też warto na ten temat rozmawiać, usiąść, przegadać temat, co tak naprawdę chcecie osiągnąć i w jakim kierunku iść, żeby dostać wsparcie tej drugiej osoby, a nie żeby ją zostawić i po prostu, że ona nie wie, co tak naprawdę zaczęło się dziać. Rozmawiajcie, próbujcie po prostu zrobić to dobrze, a nie na odpiernicz. Tak, tak, to jest, tylko dodam do tego, Marek, to jest dobre, bo jeżeli tylko jest, powiedzmy, z jednej strony rozmowa, a z drugiej jest cisza, albo z jednej rozmowy, że powiedzmy tej osoby, która się chce rozwijać, jest takie jakby narzucanie swoje, nie, ja będę to robił, ja muszę to robić, no to w dłuższej perspektywie to nie wróży nic dobrego i sądzę, że to jeszcze gorzej będzie niż było wcześniej, bo tak jak Marek powiedział, lepiej sobie usiąść, porozmawiać, wyjaśnić sobie pewne kwestie i rozłożyć, rozpisać sobie znowu decyzję, tak? I tak, znaczy bardziej właśnie rozpisać sobie jakieś, nie wiem, nawet tego kwestii tego, kto co będzie robił w pewnych dniach, czyli powiedzmy, nie wiem, ktoś ma rodzinę, a chce iść w jakimś innym kierunku, chce się rozwijać i potrzebuje na to czas, czyli powiedzmy w tych godzinach ja potrzebuję tyle i tyle czasu, w tych godzinach odbieram córkę ze szkoły, w tych godzinach jedziemy na zakupy i tyle, zaplanować sobie po prostu czas i w tym momencie jest to o wiele, wiele lepsze wyjście. Ja też do tego dodam jedną rzecz, że jeżeli z kimś żyjesz i nie chodzi tutaj tylko o to, czy z kimś mieszkasz, czy nie, ale ten związek jest swego rodzaju domem dla ciebie, to powiem tylko tyle, że jeżeli w domu jest dobrze, to wreszcie miejsce też jest dobrze. Bo jeżeli tu jest spokój, to tym się nie musisz przejmować i masz tu wsparcie, więc resztą możesz się na spokojnie zająć. I dlatego warto rozmawiać. Związek należy pielęgnować, jest to tak samo ciężka praca, jak praca nad finansami czy nad rozwojem osobistym i trzeba szukać jednak tego balansu, bo jeśli gdzieś tego czasu zabraknie, to właśnie możecie mieć spokój ze związkiem, tak jak mam ja. No u ciebie coś tam się nie śpięło, ogólnie teraz taka reklama, Michał to kawaler do wzięcia, tu nie ma problemu, jak ktoś chętny, to może podbijać do Michała, zrobimy mu reklamę. Ogólnie to on mieszka w Norwegii, wiecie, a Norwegia to bogaty kraj, nie? No. Dobra. Kolejny punkt. Czy czujesz się dumny z tego, co zrobiłeś? I tutaj na przykład mega fajnym rozwiązaniem jako czymś dodatkowym jest taka power lista. O tym też już na naszych spotkaniach mówił Michał. O tym też jest na tym podcaście Zen Jaskiniowca. Można się douczyć, doedukować, posłuchać na ten temat, jak stworzyć taką power listę i jak zdobywać małe sukcesy i czuć się dumny z tego, że po prostu te sukcesy zdobywasz. Przynajmniej mi to się łączy z tą power listą, bo to są bardzo małe rzeczy, bardzo małe kroczki, a potrafią dać wiele radości. Następny punkt, jakie pojawiły się błędy? I to też jest jeden z mocniejszych właśnie tutaj podpunktów, z tym, aby być szczery w stosunku do siebie i wypisać sobie
że no faktycznie popełniłem jakiegoś fuck-upa, coś mi nie wyszło, coś zrobiłem źle, mogłem zrobić lepiej, rozpisać to, zastanowić się nad tym, wyciągnąć z tego konkretne wnioski. No i przede wszystkim nie być z tym sam, tylko jeśli masz z kim porozmawiać, to rozmawiajcie, bo to naprawdę pomaga. Tak jak ja rozmawiam tutaj z ekipą, to wy rozmawiajcie z ludźmi, z którymi działacie wy. I kolejny punkt, na co chcesz zwrócić uwagę w kolejnym miesiącu? Zobaczcie, tutaj jeżeli będziecie robić sobie takie mini zestawienie, taki mini stan gry miesięczny, no to możecie wtedy skupić się nad tym, co chcecie w kolejnym miesiącu polepszyć. Jeżeli robicie stan gry co 3-6 miesięcy, to tak samo, możecie sobie po prostu przy tym punkcie dać sobie taki wykrzyknik, że tu na nim, na tym punkcie chcesz się trochę bardziej skupić, bo jednak nie poszło to tak, jak miało z założenia iść na samym początku. No i przede wszystkim zapisz to. To już nie będziemy tutaj powtarzać, bo to wszystko, co tutaj rozmawiamy, o czym mówimy, te wszystkie punkty, te stany gry, te wszystkie wasze przemyślenia powinny zostać zapisane, a nie tylko powiedziane jako słowa rzucone na wiatr, ponieważ one gdzieś odlecą. A jak zapiszesz, to zapamiętasz. Przynajmniej też ja tak mam, że jak ja coś zapiszę, to zapamiętam i gdzieś mnie to mierdzi, że sobie zapisałem, a jeszcze sobie gdzieś wstawię w widoczny punkt, to już mnie potem w oczy to bodzie. I miałem tak w szkole, że ja nie lubiłem, powiedzmy, się przygotowywać do sprawdzianu, ale uwielbiałem pisać ściągi, z których później nie korzystałem. Dzięki temu, że pisałem ściągi, mini ściągi, to się uczyłem i byłem w stanie kartkówkę odbębnić praktycznie bez tej ściągi, a na bardzo dobry wynik. Nie wiem, dobre rozwiązanie. Działało. Ciekawe, ciekawe. Więc niech dla was taki stan gry będzie taką ściągą na egzamin, który zrobisz sobie za pół roku. Co dalej? Mam ja gadać, czy ktoś tutaj... No co dalej? W sumie... pewno jest nam systematyka, żeby robić to właśnie w co określony okres. Najlepiej sobie wyznaczyć, może to być, tak jak mówiłeś, 3, 6, 9, 12. Czy tam co kwartał, czy co pół roku, zależy jak jest komu wygodnie. Ważne, żeby to robić systematycznie, po to, żeby do tego wracać, żeby sprawdzać te wyniki, co nam wyszło, co nam nie wyszło. Warto jest wybierać priorytety tak samo, jeśli na przykład widzimy, że w ostatnim kwartale finansowo poradziliśmy sobie bardzo dobrze, a tutaj jednak fizycznie coś tam chcielibyśmy poprawić, to na przykład możemy finansowo lekko dać sobie luzu w tym kwartale i bardziej pociągnąć te inne kwestie, także no to jest wszystko bardzo flexible, jak to się mówi. Plastyczny. Flexi, sexy, wszystko jest, musisz dostosować to do tego, gdzie możesz tą energię poświęcić. Tak jak powiedział Michał, jeśli w finansach jest dobrze, no to już nie skupiasz się tam na 110%, tylko na 107%, a te 3% dodatkowe wrzucasz na przykład w jakieś rzeczy osobiste. Zazwyczaj bywa tak, że te finanse są dużym powodem dlatego, aby gdzieś w osobistych rzeczach było źle. Więc jeśli finalnie finanse się zgadzają, to tam też powinno być lepiej. Tak mówią podobno. Akurat chyba nie znam za dużo ludzi takich, co faktycznie mają z tym problemy, no bo zazwyczaj ludzie, z którymi ja rozmawiam, to oni są już po jakichś przejściach, po zbudowaniu pewnych fundamentów, i całkiem dobrze sobie z tym radzą, nie? No w sumie większość osób, które coś przeszły i chcą coś zmienić w życiu, to są bardziej chcą wszystko, tego rozwoju, nie? I bardziej chcą coś osiągnąć w życiu. Chcą przede wszystkim zmiany w życiu. To jest najważniejsze. Bo ludzie, którzy jeszcze nie doświadczyli w życiu żadnych porażek, strat czy czegokolwiek, myślą troszeczkę inaczej niż osoby, które już coś przeżyły. Tylko że no, niektórzy oczywiście nie do końca będą chcieli zmienić coś, niektórzy będą się nad sobą użalać,
ale jest procent osób, które się wezmą w garść i będą jednak stawiać kroki, żeby coś zmienić w swoim życiu. Niektórym wystarczy mały impuls, a inny, ktoś inny potrzebuje odbicia się od bandy, nie? To jest to, tak, co rozmawialiśmy. Ale ostatnio. Marek, trzeba też pamiętać o tym, że już to parę razy powtarzaliśmy na innych live'ach, że my możemy rozmawiać z ludźmi, my możemy mówić, my możemy pokazywać palcem, co w ogóle jest źle, ale dopóki osoba sama tego nie zechce, to nie zmieni niczego. Bo to ode mnie samego zależy, czy ja coś zmienię. To nie zależy od was. Ja mogę z wami być, możecie mi mówić, mogę przytakiwać, ale dopóki ja się nie wezmę do pracy, to cię nic nie zmieni. No ja nie zmienię zgodzę się na siłę, z tym, nie? Ale zgodzę się z tym też, ograniczając to do tego, że mimo wszystko w momencie, kiedy jest jakaś ekipa, tak jak my tutaj, jest łatwiej. Bo w momencie, kiedy ktoś tylko i wyłącznie nas ogląda i nie czuje się jakby częścią jakiejś ekipy, nie czuje się, nie wiem, że w jakiś sposób do nas przynależy, na przykład nie ma go na grupie pro, to może jakby nie mieć tej motywacji, a tak to wszystkie inne osoby, które na tej grupie pro są i oglądają też tego live'a albo siedzą z nami i mają jakby dostęp do nas 24/7, też się inaczej czują, bo widzą z automatu, że jeżeli oni nie robią, to są osoby na grupie inne, które robią i wykazują to zaangażowanie. Więc to siłą rzeczy też jest motywacja do tego w taki sposób, że nie jestem sam. No przekłada się, to jednak tak jak powiedziałeś, Kuba, przekłada się trochę i no wiadomo, my jesteśmy razem, jednak to wywiera jakąś presję na innych osobach, powiedzmy, jak my jesteśmy tutaj korem, powiedzmy, i jedni na drugi wybierają presję, bo jednak chcesz się wykazać w jakichś tam kwestiach, tak? Chcesz być coraz lepszy, lepszą wersją siebie. I do tego jeden ciągnie drugiego, jeden motywuje drugiego i na pewno bardzo ważny jest też feedback, bardzo szczery feedback w takiej ekipie, tak. Bo inni ludzie mogą zobaczyć dużo więcej stojąc z boku, niż ty sam możesz zobaczyć zaglądając w głąb siebie. Wielu ludzi nie widzi swoich wad, nie widzi swoich błędów, dopiero potrzebują innych ludzi, żeby im nie to, że wytykali, ale może podsunęli inne rozwiązania, które będą lepsze. No ja, ja kawałek niedzielnego naszego live'a wrzuciłem na story, tam był taki feedback od Dziadka Mróz, no, trochę zjebka była, ale to też rzuciłem, żeby wam pokazać, że my nie zawsze jest fajnie, nie zawsze chodzi o to, aby kogoś klepać po pleckach, bo klepanie po pleckach powoduje to, że ktoś osiada na laurach i mu się nie chce robić. A jeśli tak, my będziemy motywować do czegoś i dawać sobie takie impulsy do działania, to zawsze będzie co robić i zawsze znajdzie się coś, co może zrobić lepiej. Dlatego my wolimy iść w tym kierunku i tak naprawdę czasami sobie coś tam dopiec, ale to tak pozytywnie, a nie, że po prostu będziemy, a no jesteśmy super, teraz wszyscy klaszczemy, trzymamy się za rączki, jest pięknie. No to nie chodzi o to, tak to nie działa. Wiem, że też są takie grupy, ja nie oceniam, miałem okazję być w takich grupach, to nie jest energia dla mnie. Ja wolę dostać zjebę, żeby coś po prostu u mnie lepiej zagrało. Ja z tej strony jestem, zresztą też moją aktywność na Facebooku jesteście w stanie zobaczyć. Ja lubię tak czasem wbić szpilkę, żeby niektórych zabolało. Niektórzy to odbierają pozytywnie, inni obojętnie, a jeszcze inni po prostu negatywnie i są w stanie nawet gdzieś tam zarzucić w moją stronę hejtem, nie? Ale wiesz dlaczego to robisz, bo ja na przykład kiedyś, będąc po drugiej stronie, czyli będąc tym, co dopiero zaczyna, patrząc się na pewne ruchy ludzi, myślałem, że robią to, bo tak robią, a to było właśnie robione z premedytacją, bo to są specjalnie robisz, żeby właśnie ludzi pociągnąć jakby za język do tego. O, znowu technicznie coś się zepsuło. Bo już mówiliśmy w jednym z materiałów, że lepiej, dużo lepiej jest się motywować bólem, czyli stawiać się pod ścianą, motywować się presją, niż głaskać się i no, zwykle obietnice właśnie tego sukcesu nie są na tyle motywujące, jak możliwość porażki. Powiem tak, słychać, bo coś przerwało. Tak. To, co mówi Michał, to też jest bardzo fajne i mocne, bo tak samo dla mnie większą motywacją jest to,
że czegoś nie mogę mieć, niż to, że mogę to mieć. I akurat jak ja bym był, wiecie, coś by mnie zmusiło, że ja czegoś nie mogę mieć, że po prostu nie potrafię sobie z tym poradzić, to ja zrobię wszystko, żeby mi się udało do czegoś dojść. A jeśli ja wiem, że coś mogę mieć łatwo, no to, to już nie mam takiej motywacji, żeby dążyć do tego, bo a, przecież ja to mogę mieć. I to tak samo, ten ból jednak jest takim impulsem, który powoduje dużo większą motywację. I to też jest potwierdzone w tym, że no wiele osób, które gdzieś tam, wiecie, obiły się o dno, wychodzą z tego, no bo doznały mocnego bólu, a nie, że było im przyjemnie. Mamy mema. Wiek nie ma znaczenia, podążaj za marzeniami. Sorry, Michał. Nie może pan przejść na emeryturę, ma pan tylko 30 lat. No, wiek nie ma znaczenia, podążaj za marzeniami. Jeżeli chodzi o te przechodzenie na emeryturę, to ja znam kilku 30-parolatków, którzy dziś już mogą być na emeryturze i nie muszą pracować do końca życia, żeby dostać coś od kogoś. Ale właśnie takie siedzenie, właśnie wracając do tego, takie siedzenie rozleniwia i człowiek się później nie rozwija. Więc sądzę, że ci 30-latkowie nie siedzą na laurach. To już jest koniec prezentacji. Także dziękujemy za uwagę. Ja to usunę, może jeszcze coś chcemy powiedzieć. Wróćmy jeszcze do komentarzy. Zobaczmy, co tu ludzie ciekawego napisali. Zobaczcie, napisał Patryk, że robiliśmy to na początku roku w grupie Pro. No właśnie, Patryk, i to jest dla was zadanie domowe, żeby wrócić do tego, co zrobiliście, i o tym będziemy rozmawiać w niedzielę. Wrócimy do tego i porozmawiamy na ten temat. O, tu mamy... O, Piotrka właśnie. Piotrek, mało kto jest nauczony się keszować, czytaj, wyciągać zyski. No tak, każdy, jeżeli chodzi o rynek krypto, jeżeli chodzi o Forex, jeżeli chodzi o inwestowanie, każdy by chciał, żeby mu to wszystko rosło, żeby zwijał z tego jakieś profity, ale większość ludzi tego nie robi. Dlatego tego też trzeba się nauczyć. I tutaj ostaj właśnie jeszcze raz, Piotka, komentarz na samym końcu, ostatni komentarz mógłbyś wrzucić. Ostatni komentarz. To ja to podważę, a co jeśli o... Za dużo bólu w życiu doświadczył. Jestem bardzo ciekawy odpowiedzi. Ale co to znaczy za dużo bólu? Według mnie za dużo bólu to jest śmierć. Nie, nie, chodzi o to, że cały czas, powiedzmy, miał rzucane kłody pod nogi, nie wychodziło mu, czy powiedzmy rodzina go cały czas dołowała, miał... No to dobrze, dobrze, bo sukces jest zbudowany na fundamentach porażki i im więcej takich porażek, tym ty jesteś mocniejszy i z większą ilością problemów potrafisz sobie poradzić. No tak, Michał, znaczy, tylko Michał... ja rozumiem trochę Piotra, zaczekaj, no. Rozumiem tutaj Piotra, co ma na myśli, bo wiesz, to, że ty jesteś na tyle mocny, mocną osobowością, masz na tyle poukładane w głowie, że albo dopiero sobie poukładałeś, no nie wierzę, że jeśli ktoś nie ma ciągle przez większość życia pod górkę, że po prostu nie ma takich myśli, że chce się poddać. Akurat my się nie poddaliśmy, tak? Mieliśmy te kłody rzucane pod nogi. Kto zna naszą historię, moją, Michała, Kuby czy Tomka? Wiecie, no też wyjechaliśmy za granicę, niektórzy z nas, nie było łatwo. Cały czas robiliśmy coś pomimo czegoś tam. I to jest też kluczem tutaj, że pomimo tego, że masz ten ból, masz rzucane kłody pod nogi, że ktoś cię nie rozumie, że ktoś chce ci zrobić na złość, to ty pomimo tego i tak robisz swoje. I to działa najlepiej moim zdaniem. Nie każdy jest tyle tak mocny psychicznie, żeby to ogarnąć, aczkolwiek wtedy potrzebujesz jakiegoś wsparcia. Możesz sobie, nie wiem, iść do psychologa, iść znaleźć jakiegoś przyjaciela, kolegi, który ci pomoże przegadać pewne rzeczy. To tak samo jak ekipa, my w grupie. Ekipa. Nie każdy zawsze ma super dzień i nie wszystko jest tak, jak powinno być, czy jak ktoś sobie tego by chciał. My jesteśmy też dla siebie tu po to, żeby sobie wzajemnie w czymś pomagać. Jeśli nie masz takiej grupy, to znajdź, nie wiem, poszukaj kogoś, kto
ma podobne pasje, ma podobne zainteresowania. Jest dużo grup takich tematycznych. To nie muszą być kryptowaluty, to nie musi być zarabianie siana, bo to, co tu mówi Piotrek, to tyczy się nie tylko tego, że ktoś chce zarabiać siano i mieć go więcej, tylko że w życiu tak bywa, że jak sobie znajdziesz jakąś bratnią duszę, to będzie ci dużo łatwiej. I ja przynajmniej doświadczam tego, że nie każdy chce cię zrobić, wiecie w co, i są faktycznie na tym świecie dobrzy ludzie i tacy, z którymi można zrobić coś więcej. No ja wiem właśnie, to troszeczkę tak do tego dopnę, że właśnie nie wszyscy są źli na tym świecie, ale właśnie wracając do tego, co Piotrek powiedział, że większość życia miałeś pod górkę, ludzie cię robili wała, robili... chcieli zawsze na tobie, powiedzmy, zarobić, ty dawałeś się i później w przyszłości trudno jest ci komuś zaufać, tak, na 100%. Obdarzasz kogoś jakimś zaufaniem, ale nigdy nie potrafisz takiego kogoś innego zaufać, znaczy zaufać komuś na 100% po jakimś tam dłuższym okresie w życiu, jaki przeszedłeś, to powiedzmy tym takim najgorszym okresie. A jak masz komuś zaufać, na przykład... Na moim przykładzie Marek pojechał sobie za granicę, tu go okradli, tu ktoś wysłał go do pracy, tam mu nie zapłacił, tam, nie wiem, dostał wpysk, tam to, takie rzeczy się zdarzyły. Takie rzeczy w 2006 roku, jak pojechałem do Londynu, miały u mnie miejsce. Czy ja się poddałem? Nie. Dla mnie to, że ja dostałem od życia po dupie, było tylko i wyłącznie właśnie tym impulsem, albo aby pokazać samemu sobie przede wszystkim, że ja potrafię do czegoś dojść. I ja rozumiem jeszcze, że wiecie, to może było nie takie mocne, takie tak mocne, że jakbym upadł, to bym się nie podniósł, ale naprawdę... Dla ciebie w tamtym czasie było to coś takiego... Tak, rozmowy. No ja nie miałem tej wiedzy, co mam dzisiaj, tak, nie miałem właśnie takich ludzi wokół siebie i też po pewnym czasie wychodziłem z założenia, że każdy, kto ode mnie czegoś chce, to chce mnie zrobić w balona. Tak, tak było. I ciężko jest zaufać ludziom i robić coś z nimi. Tym bardziej, jeśli chodzi o pieniądze. Bo była taka sytuacja w Danii, to też tam znajomy znajomego miał taką sytuację, że jacyś Polacy wynajęli komuś mieszkanie. Ktoś zapłacił kupę siana za to, żeby wynająć to mieszkanie, no bo w Danii to wygląda w ten sposób, że musisz zapłacić depozyt z góry, na przykład za 2-3 miesiące. W Anglii tak samo. No i tam te osoby, które wynajęły to mieszkanie, wprowadziły się do niego, a po tygodniu puka właściciel z policją, że co oni tu robią? A oni mówią, no ale przecież myśmy wynajęli mieszkanie. No ale mieszkanie jest moje, kto wam je wynajął? Takie grube akcje bywają za granicą, więc no naprawdę ja rozumiem, że ktoś może się bać, ale pomimo tego strachu warto próbować, może nie na 100%, wiecie, nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, ale próbować jednak szukać tego dobra na tym świecie, a nie tego, że ktoś chce tobie po prostu zagrać na nosie. No bo jak ja bym nie szukał, to bym nie znalazł Michała, Kuby, Tomka i kilka osób, które gdzieś tutaj są wokół mnie i tak naprawdę fajnie się bawimy i dodatkowo jeszcze zarabiamy pieniądze i nikt nikomu nie zazdrości. Jedynie co może zrobić, to jeszcze się tym, z czego się sam cieszy, podzielić z kimś innym. I to jest mega fajny case dla was na sam koniec tej audycji. A życie dziękujemy. To sinusoida i czasami jesteśmy pod wozem, czasami na wozie. Nigdy nie jest tak, żeby zawsze było ciągle źle. Zawsze wychodzi jakieś promienie słoneczne po tej wielkiej burzy, nie? Zawsze wychodzi tęcza po burzy. Zawsze jest światełko w tunelu. Dobra, no nic, kończymy. Dziękujemy wam za to, że byliście dzisiaj z nami. Widzimy się za tydzień. Jeśli macie jakieś fajne tematy,
które moglibyśmy poruszyć, śmiało piszcie, wrzucajcie nam to na tapetę, my będziemy się do tego odnosić. Może ktoś ma jakąś fajną historię do opowiedzenia, coś go fajnego w życiu lub niefajnego spotkało, chciałby z nami tutaj przedyskutować pewne rzeczy, nie ma problemu, też dajcie znać, możemy zrobić typowo live pod to. No nic, to dziękujemy wam bardzo, trzymajcie się, miłego wieczoru. Łapki w górę. Elon wszystkim. Komentarz już mamy. Elon wszystkim. Elon.